Po raz czwarty odbyła się konferencja samorządowa pod nazwą Dzieciaki mają głos. Hasłem tegorocznej edycji było Globalnie dla naszej wioski, czyli jak działać dla ziemi. Tradycyjnie organizatorem konferencji było Publiczne Gimnazjum nr 4. Jestem dumna i bardzo podbudowana tym, że z roku na rok uczestników tej konferencji przybywa. I moi drodzy uczniowie, młodzieży, cieszę się ogromnie, że poruszacie w swoich pracach tak bardzo ciekawe i bardzo aktualne problemy dzisiejszego świata, problemy dotyczące naszego miasta, że robicie to w wspaniałej formie, ale także przy różnych takich okazjach dajecie do zrozumienia, co jest nam, ludziom, każdemu z nas osobno i pojedynczo potrzebne, co jest niezbędne. Cieszę się ogromnie, że przestrzegacie przed tym zachowaniem i to budowanie świadomości to jest to w zasadzie, co osiągnęliśmy, co chcieliśmy osiągnąć przy dzisiejszym spotkaniu. Udział w tegorocznej edycji konferencji samorządowej Dzieciaki mają głos wzięły oprócz organizatorów Szkoła Podstawowa nr 17, 23 oraz 28, Publiczne Gimnazjum nr 3 i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2. Już same hasła, z którymi występowały reprezentacje poszczególnych szkół, nawiązywały do największych problemów współczesnego świata. Były to W kropli wody, Człowiek wrogiem natury czy W co w lesie piszczy. Każda prezentacja wniosła do dzisiejszego programu bardzo wiele cennych wartości. Bardzo wiele informacji, bardzo wiele uwag, bardzo wiele sygnałów, w których prezentujecie, że jesteście świadomi tego, co się wokół nas dzieje, że dotykacie, sami spotykacie się z tymi najważniejszymi problemami i co najważniejsze, chcecie coś z tym dobrego zrobić. Tak jak widzieliśmy w prezentacji tutaj w gimnazjum nr 3, jak już w czym zamieniły się pewne słowa. Myślę, że w każdej szkole takie akcje sprzątania świata, braliście w tych akcjach udział i mam nadzieję, że macie się już czym pochwalić. Przynajmniej nasze gimnazjum nr 4 na pewno. Patronat nad czwartą edycją konferencji objęło Nadleśnictwo Wałbrzych oraz Wałbrzyskie Wodociągi. I teraz mamy takie, jakie mamy, a mamy jeden z najlepszych lasów w Europie, jeśli nie na świecie. Może dziennie w krajach południa wycina się lasy powiatu wałbrzyskiego. No my tego nie robimy. U nas las przyrasta. To, że go tniemy intensywnie, jest to efekt tego, że jest duży przyrost i my sobie na to możemy pozwolić. A drewno jest potrzebne. Każdy chce mieć drewno bez drewna, a nie z betonu. Zaproszeni goście opowiadali anegdoty głównie na temat wody, ale też wszystkiego, co z tym związane. Między innymi zależności wody od lasów. Te pesymistyczne przewidywania co do ilości wody są niestety cały czas aktualne. Cały czas 1/6 mieszkańców globu nie ma tej wody, wody brakuje. Za 10 lat Nestlé wyczerpie swoje zasoby wody. W niektórych miejscach świata takie koncerny jak Nestlé, Coca-Cola wykupują potoki, rzeki, sprzedają tę wodę w butelkach. W Bolivii doszło nawet do zamieszek, kiedy sprowadzono wodociągi. Jest to potężny problem. Póki co ludzkość sobie z tym nie radzi. Tej wody jest rzeczywiście niewiele. Polska jest nazywana Egiptem Europy. Tu się potwierdza to, co było bardzo ładnie prezentowane. Jeśli to wszystko jest w waszych rękach, to ta przyszłość jest też w waszych rękach. To jest pierwsza moja obserwacja. Ale na temat tej świadomości, jaką niektórzy prezentują, to opowiem o takim zdarzeniu, o którym chyba już nawet w tej szkole mówiłem, ale przypomnę. W 97 roku mieliśmy katastrofę ekologiczną, wyważyło nam 140 tysięcy metrów drzewa, powstały wywroty, złomy, namnożył się nam kornik, największy wróg lasu. Jedną z metod jest spalanie korn. No i wymyśliliśmy, że będziemy tą korę po maszynach, które tam korowały, spalać. Miało to miejsce w miejscowości położonej bardzo blisko Wałbrzycha, w miejscu, gdzie ludzie wybudowali kilka domów. Było to może 300-400 metrów od tych budynków, no i nasi robotnicy tam, koniec pracy, palili tą korę, no wiadomo, jak się wyczpali, jest dym. I w pewnym momencie przychodzi pani z wielkimi pretensjami do nas. Pierwszego dnia mówiła tak, że zasprodziliśmy jej ubranka dzieci. No ten dym nawet właściwie nie dochodził do tego budynku, ale pani była taką miała naturę, że chciała nam zrobić taką krzywdę. Na drugi dzień przyszła i powiedziała, proszę pana, i upiekła dwa torty, torty śmierdzą dymem. Na trzeci dzień wymyśliła jeszcze coś innego. Więc ja mówię, jak to do tej pani dotrze? Mieli tak pomóc, wie pani, ja pani coś opowiem. Zaczęła opowiadać o tych kornikach, o tych wywrotach, no i o tym, że, wie pani, co, będzie taka sytuacja, jeśli my nie będziemy dbali o ten las, jeśli on zginie, a już nam ginie, bo był problem z tym kornikiem, z tymi wichurami,
to będzie taka sytuacja, że nie będzie pani miała wody w tym nowym wybudowanym domu. On, co pan opowiada takim zdrowiem? Przecież ja będę miała tutaj niedługo wykop, rurę i wodociąg, ja będę miała wodę. No i to pani sobie nie zdawała sprawy, że woda z wodociągu idzie skąd? No idzie z lasu niestety. Tak wygląda świadomość niektórych dorosłych ludzi. No już to mi się bardzo podoba, to, że na pewno już wy, tak już tyle nie powiecie, bo każdy, kto się otarł o pewne informacje, no to czegoś takiego nie powiedzieli w przyszłości. Najważniejsze były jednak prezentacje drużyn. Były to prezentacje filmowe i w formie slajdów, ale najbardziej wizualny przekaz, który również spodobał się wszystkim zebranym, było przedstawienie w formie teatralnej przez uczniów szkoły podstawowej nr 17. Gratuluję w ogóle tę prezentację Locie. W sposób szczególny bardzo mi się podobało, jeżeli mogę powiedzieć, teatrze, który po prostu jest rewelacją. Dawno temu, ale całkiem niedawno, daleko, a może i blisko, była sobie wysypiska. Las. To jest niby las, w głowie się nie mieści i wtedy tu ciemnotę wciska. No co, nic nie wciska. Czytam, co mi napisano. Bliźniusz patrzy i czeka na dalszy ciąg historii. Chyba histerii. Popatrz, co tu się dzieje. Niby co? Szalej, no popatrz. La 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 la. Popatrz, ty nigdzie nie ma świetnika. Co ja teraz zrobię z tym papierkiem? Wyrzuć gdzieś na ziemię, nic się nie stanie. Czemu masz świecić w lesie? A widzisz gdzieś śmietnik? No dobra, okej. Dlaczego świecicie w moim domu? Co ja wam zrobiłem, że niszczycie moje mieszkanie? A coś ci nie paści te głupie drzewo? Nie krzywdź mnie, nie lubię tego. Kochane drzewo, bardzo lubię naturę, ale nie chcę, żebyś ze mnie płakało. Wybaczysz mi? Czuję się, jakby ktoś by mi wbił nóż w serce. Ale jak chcesz, to ci wybaczę. Dziękuję. Jestem zła, lubisz naturę. Jak tak, to ja cię nie lubię. No i dobrze. Lubię dzieci, ale tylko takie, które mnie szanują. No i wielkie rzeczy. Jeden papierek jest wcale paranoje. Kiedy ja się boję. Tak właśnie, zaczęłaś od mojego kuzyna. Podjechała długa, śniąca limuzyna i wyrzuciła powie, zasłaniając ciotkę brzozę. A później było tylko gorzej. Lodówki, pralki, telewizory. Tu trochę, tam trochę, aż nas chory odszedł zapomnienie. Nie ma go, słyszysz? Wstrętne ludzkie lenie. Nie zrozumie źle, ja las cenię, ale opowieść mamy o pięknym lesie. O strumieniu, w którym rzeki niesie złote ryby. O świeżym powietrzu ma być ta historia. Nie mogę mówić o wysypisku. Słyszałaś kiedyś tą bajkę? Patrz, mam napisane. No tak, ostatnio pożegnamy. Przestań szumieć. Ja tu będę leżał dłużej niż ty rośniesz. Pewnie cię przeżyję. A ja już nie robię afery, że mi lat przeszkadza. Nie mogę cię zrozumieć. Po co tobie zadanie? Możemy tu być razem. Nie czytam tę swoją historię. I tak będzie nudna. Dlaczego nudna? O przyrodzie będzie. No właśnie. Kogo dziś obchodzi przyroda? Ja jestem w centrum życia każdej rodziny. To ze mną spędzają długie godziny. Niestety się zużywam. A wtedy ludzie fundują mi wspaniałą emeryturę na łonie natury. Świat idzie do przodu, mój drewniany przyjacielu. Takich jak ty nie zostało już wielu. Nas jest więcej na waszym terenie. Elektrośmieci, my i nasze dzieci. Z nienacka przejmujemy zielone las. I zapukał do mojego okna las. Spocony i drżący. Powiedział, że szuka schronienia przed ludźmi. Kolejna konferencja samorządowa Dzieciaki mają głos odbędzie się tradycyjnie już za rok. Jednak nie wiadomo jeszcze, jaki będzie temat, nad którym będą rozważać uczestnicy. Pewne jest natomiast, że będą to problemy ważne i potrzebne. Czas zakończyć dzisiejsze spotkanie. Wszystkim jeszcze raz dziękujemy, że chcieli podzielić się swoim zdaniem w tak ważnych dla nas wszystkich kwestiach. My dzieciaki też mamy głos. Zapraszamy do